Sołtys to przedstawiciel lokalnej społeczności. Sołtys to pośrednik między urzędem a mieszkańcami. Sołtys to osoba, której zaufali mieszkańcy. No wierzę po prostu te mieszkańcy sołectwa takiemu człowiekowi, że tam nie będzie coś tam na źle im robił, czy tam coś innego. No i po prostu jest głosowanie i wybierają. Sołtysowi musi zaufać lokalna społeczność, bo to on reprezentuje ich przed władzą samorządową. Sołtys nie ma łatwego i lekkiego życia. Trzeba tak roznosić nakazy podatkowe, jak teraz są wydrukowane. Odczyt wodomierzy też ja robię, bo to do mnie należy. No i ewentualnie tam inne jakieś jeszcze ogłoszenia z gminy, to trzeba też tam na tablicach ogłoszeń rozwieścić. Ewentualnie tam mieszkańców powiadomić. Sołectwa o jakimś tam zebraniu, jak jest czy coś, także no takie są różne tam sprawy, takie co sołtys musi to po prostu załatwić. Powiat Kraśnicki, doceniając ciężką pracę sołtysów, zorganizował dla nich drugi kongres sołtysów powiatu kraśnickiego. Sołtysi bardzo ważny element Polski samorządowej. My bardzo często prosimy o ich pomoc jako samorządowcy tego trochę wyższego szczebla. Naprawdę są niezastąpieni. Mają świetne kontakty wśród mieszkańców. To są prawdziwi samorządowcy z ogromną wiedzą i co roku chcemy im podziękować za ich pracę codzienną, ale też przekazać im trochę wiedzy. Dlatego też wspólnie z lokalną grupą działania pod patronatem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów robimy kongres i myślę, że się przyjął po frekwencji, widać, i mam nadzieję, że to takie integrowanie się tych grup też i z sołtysami, którzy często są zapominani gdzieś w tej hierarchii samorządowej, to ważna sprawa i bardzo mi na tym zależy, żeby oni czuli, że samorządowcy bardzo na nich liczą i dziękują im za to, co robią na co dzień. Kongres był bardzo dobrą okazją do uhonorowania sołtysów, którzy najdłużej sprawują swoje funkcje na terenie powiatu kraśnickiego. Medale starosty otrzymało 9 sołtysów. To wyróżnienie, ale także nagroda za ich społeczną pracę. Zdecydowanie praca społeczna. Jesteśmy, tak mówiąc trochę kolokwialnie, głosem ludu, bo wszystkie jakieś interpelacje, wszelkie wnioski dzięki, można powiedzieć, mojemu głosom na sesjach są rozpatrywane po prostu później przez burmistrza i radnych. No, my staramy się na zebraniach wiejskich jak najwięcej takich wspólnie ustalić kryteriów i wybrać najbardziej istotne dla nas, bo wiadomo, no nie wszystko burmistrz i radni pozwolą nam realizować i nie zawsze są na to możliwości i pieniążki. Ale wybieramy najbardziej istotne dla wsi pomysły. Bez sołtysów trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie samorządu lokalnego na terenach wiejskich. To tak jak lekarz pierwszego kontaktu, tylko tutaj jest w stosunku do danego sołectwa. Człowiek bardzo potrzebny. No, to jest człowiek, przez którego dochodzimy, czy kontaktujemy się z mieszkańcami, który zgłasza problemy. Przecież my nie o wszystkim wójtowie, burmistrzowie musimy wiedzieć. Natomiast sołtys wie wszystko, sołtys, pani sołtys. Oni wiedzą wszystko, co się dzieje na tym ich najbliższym terenie. Od kilku lat Sejm pracuje nad ustawą o wynagrodzeniu sołtysa, ale póki co... Praca sołtysa jest taką pracą bardziej społeczną, powiedziałabym. Trzeba się interesować życiem ludźmi, ich sprawami. I po prostu te sprawy zanosić do gminy, jak to się mówi potocznie. Kongresowi sołtysów powiatu kraśnickiego towarzyszyły dwa konkursy. Historyczny, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, oraz kulinarny. Pierwszy wygrała drużyna z gminy Annopol. Kulinarny zaś wygrała pani Anna Janik ze Starych Moczyteł za ciasto Zemsta Teściowej. Podczas kongresu nie zabrakło także występów lokalnych artystów. Grupa Fantazja na tę okazję przygotowała specjalny utwór. Fantazja zaśpiewała, a pani Zofia Zychman ze Świeciechowa rozbawiła zaproszonych gości. Leci Marek przez jarmarek, ma trochę gotówki, zamiast do apteki wstąpił do stołówki. A w stołówce to już wita, mieli moi, jak to Marek z kolegami brzuszek wódku goi.
siedzi przy stoliku, pije i chleb z marmuladu. I nie zeszło pół godziny, już go na wóz jadł. Jadę z miasta, łzami z włosów płynie, bo zamiast małych prosiątek wierzę staru świnie.